Szybki atak, pozaniany Hegelmar, trafia! Hegelmar na obwód, Woźna za 3 punkty. Na Woźna. Ale ładnie znalazły tam panie znane gościa. I skutecznie. Dobra, nie? Zobaczymy, jak długo starczy im sił. Strony zewnątrz spotkania mamy strefę 3-2. Redłowska za 3. Bardzo ładnie po zasłonie. Ale bardzo ładne podanie z Kozła. Leżyna. 8 sekund do końca. Za 2 punkty. Traf. Zobaczmy, Redłowsko od razu w odpowiedzi, za 3 punkty! Tak jest, zaczęła pierwszy tempo Micek. Jest na pozycji Miga Woźna, za 3 punkty, po raz niecelnej, po raz kolejny Perzyna blisko piórki, ale zbiera ZS Poznań, szybki atak! I w tym szybkim ataku Micek. No teraz ładnie podzieliły się piłką Sostowiczanki i przywrot w ręce Przystowskiej i szybki atak Poznaniamek. Miga Woźny. Ale mądrze teraz to zagrała Iga. W głębi nie ma jeszcze żadnego przewinienia w tej kwarcie. Ale podanie, ale biegniecie, ale Iga Woźna. Polska. Nocany wręcz, to odważny podkoś. Prowadzenia. Ale jest mamy do zagrania. Redłowska, indywidualna akcja, piękna akcja. Redłowska. Aleksandra Leszek. Trafia. I proszę, na przełom. Ale Złocińska. Tak jest, zbiera w ataku. To Lidia Żak. O, tam skoczyła. Pierwsze tempo, Woźna i Olimpo dojdzie. Bardzo dobre zatrzymanie i hit dystansu. Trafia za 3 punkty. Nie decyduje się na rzuty. Zanta Breń. Leworęczny zawodniczka. Trzeba przyznać, że bardzo szybko wracają do obrony zawodniczki z Kostowca. Kostka, mamy trójkę. Pobiegła, rzuciła, trafiła. Zobaczmy, Witek na odwrót, Lesiak trafia za Krzysztofskiej. Krzysztofska pod kosz, tam jest Zuzanna Nowak. Enei Poznań. Tak jest, do tej pory najwyższe prowadzenie, 12 punktowe. No i teraz Poznanianki po bronie, ale trafia. Turniej cały sezon, ale no Zuzanna Brek to jest jednak bardzo duże skrytym zagraniem. Aleksandra Lesiak, który teraz uciśnie zegar, ale traci piłkę od razu. Aleksandra Lesiak, Iga Woźna. AZS-u, gdyby nie rozgrywająca. Zobaczmy. Iga Woźna. A, Marzena Złocińska.